najładniejsze miasto na świecie. Dziękuję wam. Ale każdej, każdemu z was bardzo dziękuję za każdy datek. Każda złotówka, każde 10 zł, 50, 100 wzbogaciło pomoc dla potrzebujących dzieci. 5, 4, 3, 2, 1 i już! Słyszymy was? W tej chwili on chodził po scenie i trzymał nóż w prawym bodajże ręku, jak dobrze pamiętam, i tylko wykrzyczał, że siedział 5 lat w więzieniu przez PO. Najważniejsze jest ustalenie, w jaki w ogóle sposób ten mężczyzna znalazł się tak blisko prezydenta miasta Gdańska. Wiemy, że posługiwał się identyfikatorem z napisem media. To również pozostaje teraz w ciągu kilkunastu minut bądź godziny do ustalenia, skąd miał ten identyfikator, czy to był identyfikator przynależny temu mężczyźnie, skąd go wziął i czy faktycznie mógł przebywać w tym miejscu, w którym przebywał. No i najważniejsze pytanie.